Hej, cześć, siemanowo wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Until Dawna. Dużo się ostatnio dzieje, moi drodzy, i zapewne wydzieje się jeszcze całkiem sporo od teraz, idąc do przodu, bo zbliżamy się naprawdę do całkiem mocnego, jak to się mówi, klimaksu? Chyba tak. Tak więc obserwujmy, jesteśmy w tej chwili w trakcie terapii Josha, która ewidentnie wydaje się być po prostu jedną wielką sceną rozłożoną w jego głowie. Może terapeuta jest ten sam, który go leczył, aczkolwiek to, co on mówi, to jest chyba mocne odwzorowanie jego własnej psychiki, tak więc zostawcie lajka, jeżeli lubicie ten film i od razu powiem o czymś, o czym powiedziałem w poprzednim filmie na sam koniec. Planuję być na PGA w piątek oraz przez część soboty, dlatego też możecie się spodziewać mnie tam spotkać, śledźcie mojego Instagrama, jeżeli chcecie wiedzieć dokładnie, gdzie się będę znajdował, a ja zapraszam do zostawienia lajka i wracam na terapię, którą tak niecnie przerwałem. Trzeba było mnie słuchać. Podjąłeś wybory, które przyniosły śmierć. Naprawdę nie wiem, co jest gorsze. To, że doprowadzałeś do zdarzeń, w których zginęło tylu ludzi, czy to, że pozwoliłeś wydarzyć się tragedii i nie kiwnąłeś nawet zastranym palcem, żeby komuś pomóc. Pamiętasz zeszły rok, a? Jak pozwoliłeś siostrom zginąć? Jak im nie pomogłeś? Jak sparaliżował cię strach o samego siebie, kiedy zbliżało się niebezpieczeństwo? Dbałeś tylko o siebie, Josh. Zawsze dbasz tylko o siebie. Ale Josh wtedy spał. My go jako Bev nie obudziliśmy w ogóle. O! Nawet chusteczki nie jest mi dane chwycić. Się bardzo źle. Tak jak twoje siostry, przyjaciele cię opuścili. Jesteś sam. Czujesz, jak lodowata stała się twoja samotność? Ja wiem, że to wszystko jest wynik naszych mocnych problemów emocjonalnych, ale... Joshua, czemu ich skrzywdziłeś? Bardzo widać po tych sesjach, jak bardzo Josh nienawidzi samego siebie. Dlaczego ich skrzywdziłem? Nie skrzywdziłem, czy skrzywdzili mnie? Jedynym chyba sukcesem, który możemy odnieść w tej terapii, to jest zdać sobie sprawę z tego, co zrobiliśmy. Więc pogodzić się z tym, nie wypierać, że nie skrzywdziłem, bo ich skrzywdziłem, ale z jakiegoś powodu. Skrzywdzili mnie. Nie skrzywdzili cię, Joshua. Niespecjalnie. Popełnili głupi błąd, przez który owszem zginęły twoje siostry, ale nie chcieli, żeby to się wydarzyło. Tak już wyszło. I szczerze tego żałowali, przynajmniej dopóki nie zgotowałeś im tego całego piekła. Muszą się zmienić, albo to była tylko gra. A, wygląda na to, że raczej żadna z tych opcji nie prowadzi do żadnej zmiany rozumowania w głowie Josha. Nie wiem, czy to jest coś, na co da się wpłynąć, ale no nie, terapia nie skończy się chyba sukcesem. Muszą się zmienić, no jakoś to muszę argumentować. To była tylko gra, to jest umniejszanie wszystkiemu, co się wydarzyło, ale muszą się zmienić? Jakby wychodzi na to samo. Josh święcie przekonany o tym, że on tutaj nie zawinił. Liczmy, że nie jest za późno na pokutę. Druga szansa? Josh nie zna... Aha, okej. Okay. No to... nie wiem, w jaki sposób będzie przypieczętowany los Josha, ale cóż. Nimi są, ocalą cię przed otchłaniami ciemności. Jest jakaś wewnętrzna szansa, że jeszcze znajdą Josha, wyciągną go z czegokolwiek, co się wpakował. Ale jeżeli Wendigo postanowiło wziąć Josha i porwać go po prostu, oj, rozdział rozpacz, do swojej jamy, to znaczy, że zrobią to, o czym mówił gaziarz. Czyli go uwiężą i po prostu obedrą ze skóry, a potem będą sobie go podgryzali jak cynamonkę prosto z piekarnika. Chociaż nie, co ja gadam, przecież cynamonkę to się pochłania w całości. No i świetnie! Mike, odważny, dzielny człowiek mózgu, wraca na miejsce, gdzie wydarzyło się tak zajebiście dużo creepy rzeczy. I ostatnio spowodował eksplozję. On ma naprawdę do tego talent. Mike powinien się akurat od pistoletu trzymać z daleka, jeżeli tylko by była taka opcja, to najchętniej bym tę broń porzucił. Jak już wiemy, strzelanie do Wendigo z czegokolwiek innego niż strzelba wielkiego efektu niestety nie da. Tam mamy drzwi, którymi możemy wejść do góry, może jakiś totemik, może jakieś dodatkowe rzeczy się jeszcze tutaj gdzieś odnajdą w okolicy, ho, ho. Albo i nie. No cóż, schodami zatem do góry.
z powrotem czapą. Dobra, jesteśmy w jakby najgłówniejszym budynku całego tego sanatorium. Po co my tutaj dokładnie przyszliśmy? Nie jestem pewien. Chyba, że po prostu idziemy do tego całego gniazda, o którym mówiły notatki. No to chyba jedyny jest taki sens podróży Majka w to miejsce. Które to jest miejsce dokładnie? Gdzie ja jestem w całej tej lokalizacji? Obstawiam, że muszę iść do przodu. Sprawdźmy, czy coś się tutaj nie kryje. Może jeszcze jakieś zapiski z 52, czy kiedy to tam się dokładnie wydarzyło. Parę dziesiąt lat temu w każdym razie. Łaziłem już chyba tędy. O! Ten obrazek już obczajałem! Nic się tutaj ciekawego nie znajduje. Nowych przedmiotów raczej mi tutaj nie zrespawnowało. Nie jestem pewien, gdzie ja tutaj w ogóle wilczka spotkałem. Co się teraz dzieje z wilczkiem? Bardzo by mi smutno było, gdybym już jakby stracił przyjaciela. Ale przynajmniej mnie nie pogryzł, nie zagryzł, ani ja nie zrobiłem nic jemu. Widziałem też klip jakiejś streamerki, która kliknęła jakby tą interakcję na wilka. Myśląc, że to jest, wiecie, pogłaskanie, udobruchanie. I w momencie, jak tylko zobaczyła, że wilczek został kopnięty, po prostu Alt F4 wyłączyła grę. Do widzenia. Jestem w stanie zrozumieć takie postępowanie. Bardzo dobre pytanie. Tutaj mamy całą tę tablicę, którą już sobie wcześniej obczajaliśmy. Raczej niczego więcej się z tego nie dowiemy. Nie ma co chyba na to patrzeć tak naprawdę. Wskazówka dodała się już dawno temu. Co się stało z wilkami? No mam nadzieję, że nie zostały pożarte przez Wendigo. Bardzo smutno by mi wtedy było. Tyle rzeczy tutaj jest do obczajenia. Mamy to cygaro. Na to wszystko już patrzyłem. Na cholerę kręcę znowu tą fajurą. Bez znaczenia to jest. Dokąd ja się w tej chwili mam dostać? Tam chyba mogę coś otworzyć. Tutaj już mamy jakieś tylne przejście? Mogę wejść do góry, ale u góry też już byłem. Tam chyba wszedłem, wyszedłem, dotarłem stamtąd tutaj. Mamy zamknięte drzwi, ale obstawiam, że tego też nie dam rady tak łatwo teraz otworzyć. Chyba, że nie wiem, przestrzelimy? Co ja mam teraz ze sobą zrobić? Czy ja mam tutaj gdzieś jakiś mój cel wyświetlony? Przedostań się przez sanatorium, by znaleźć Josha i klucz do kolejki. O Boże, z kim mamy? Z Emily mamy tragiczną relację. No dobra, Josh w tej chwili jest przekonany, że ona jest na granicy pomiędzy życiem, śmiercią i transformacją. Więc się nie ma co dziwić, że ma do niej negatywne podejście. Tutaj mamy jeszcze jedne zamknięte drzwi, a może nie zamknięte? Widzę, że ta klamka tutaj... O, jednak, da się pchnąć. No dobra, chodźmy przed siebie zatem. Czy ja tak w taki sposób przejdę przez sanatorium, czy po prostu wchodzę do jakichś kolejnych jego pomieszczeń? To jest ściana rozdupcona, ale pytanie, gdzie prowadzi nas jakby ten dziedziniec, na który wychodzimy? Do kolejnego budynku sanatorium! Dobra, to w sumie wiecie co, nie jest to takie złe wyjście. Tutaj są groby? Ja cię sunę. Charles, jakiś tam, Charles Miller, 52, 52, 52, dobra, to są groby górników, tylko kto ich tutaj pochował? Nie no, to nie może być sprawka gaziarza, nie chce mi się w tej chwili składać w mojej głowie wszystkich notatek, które znaleźliśmy na jego temat, bo może by wtedy jakiś lepszy timeline się w mojej głowie ułożył. Na razie po prostu obserwujmy, co się znajduje dookoła. Co tutaj? To totem był? Kompletnie go nie widziałem nawet. Dobra, gdzieś tutaj będzie światełko? Czekajcie, tak, może wyżej, niżej. Jest światełko! Aha, totem głodu, okej. No cóż, totem głodu nadal jest troszeczkę tajemniczy dla mnie. Jak w ogóle z tymi totemami głodu? Jak na razie chyba wszystkie znalezione, ale mam wrażenie, że dużo pominąłem, chociaż trochę jeszcze gry zostało, więc jest opcja na znalezienie jeszcze jakiś. Ale nie skupiajmy się na tym aż tak. Czekajcie, w którą stronę ja tu miałem iść? Czy tu jest ścieżka w ogóle, czy tylko i wyłącznie totem głodu i... Czy ja tutaj tylko po to mogłem przyjść? Czy jakby ta trasa gdziekolwiek prowadzi? Nie, no ja sobie wyszedłem groby pooglądać, ja donikąd tędy nie dojdę. Dobra, come on! Myślałem, że znalazłem jakąś sprawną trasę, ale ewidentnie jednak nie. Groby górników, totem głodu, to by było na tyle. Dobra, Mike, wracaj, może przyspiesz trochę tempa. Ludzie już w komentarzach narzekają, że tak wolno się poruszasz, mimo twojej niezwykle wyeksponowanej sprawności fizycznej, co? Dobra, spróbujmy, może jeszcze raz tam na tył, chociaż nie wiem, czy coś się tutaj znajdowało? Jeszcze jeden totem! Czy ja go nie znalazłem poprzednio? Czy znalazłem? Nie jestem pewien. Wtedy chyba poszedłem na prawą stronę, przeszedłem przez drzwi od razu. Moment, gdzie tutaj będzie? O, jakakolwiek wizja tutaj, ale trochę na górę, na dół. Moment, kto tam, totem straty? Kto tutaj ginie aktywnie? Nie mogę dojrzeć. Na pewno nie widzę tej twarzy, zanim zostaje tak zmiażdżona. Ale próbowałem rozpoznać po kołnierzyku kurtki, ale też widać go tak cholernie krótko, że nawet nie idzie. No cóż, kolejny totem straty. To, że mogę tutaj każdego tracić na każdym kroku, to jest akurat inna rzecz. Ale
No cóż, z tego nie wyciągnąłem zbyt wiele informacji na temat tego, jak temu zapobiec. No obstawiam, że ścieżka, którą powinienem teraz pójść, to może jest ta, którą poszedłem i poprzednio, czyli chyba w tamtą stronę. Bo nie przyszedłem jakby stąd. Tutaj mogę... Dam radę tutaj wejść? Tam coś się znajduje. Co tam się w sumie znajduje? Broń! O kurwa! Dobra, to teraz zdecydowanie chciałbym wiedzieć, jak tam wejść. Chyba, że mogę sobie na nią tylko popatrzeć z drugiej strony. To jest broń? No to wygląda jak taka mała strzelba. Come on! Jak tam wleźć zatem? Znajduje się tutaj gdzieś klucz? Tutaj na pewno nie. Dobra, będę tutaj łaził 10 minut i przeszukiwał po prostu te wszystkie lokacje. Ciekawy jestem, czy teraz w tym sanatorium znajdę więcej informacji. Poprzednio, jak byliśmy tutaj Mike'em, to powiem, jakby dowiedzieliśmy się prawdę o tych górnikach w jakimś tam stopniu, trochę informacji o tym, że się zawaliło, że byli w cienkim stanie psychicznym. Ciekawy jestem, czy teraz na przykład odbędziemy jakąś podróż głębiej do tych wszystkich podziemi sanatorium i odkryjemy miejsce, gdzie faktycznie, obstawiam, ci górnicy się wtedy w to Wendigo przemienili. No bo jakbym miał strzelać, no to oni wtedy byli zajebiście głodni ze względu na to, że byli zamknięci w kopalni. Nie jestem teraz do końca pewien, czy duch opętuje człowieka w momencie, w którym on jakby już skosztował tego mięsa, czy opętuje go i powoduje chęć skosztowania mięsa. Tędy chyba do broni dojdę, tak mi się wydaje. Bo to jest akurat ważne. Z jednej strony mam wrażenie, notatka mówiła, że ta niepowstrzymana chęć pojawia się znikąd i musisz jeść ludzkie mięso, ale nie wiem, czy to się nie pojawia, jak skosztujesz ludzkiego mięsa, co by miało sens, wiecie. Jakiś górnik zginął, został już martwy, do niczego innego jak obiad się nie przyda. Dlatego wszyscy postanowili wziąć po kawałeczku i wtedy weszło w nich to całe przekleństwo, więc się przetransformowali i zachcieli mieć tego mięska jeszcze więcej. I tak po prostu się wszyscy przetransformowali. Mamy zapalarę na szczęście, światło dostępne. Mamy też strzelbę. Mam nadzieję, że weźmiemy tę strzelbę. Jo, ile pocisków, byku. Mam nadzieję, że pojemne kieszenie w tej kurce ci zaprojektowali. Jak tego nie będziemy mieli, to może być cienko. Nada się? No mam nadzieję, że się nada. Nawet nie przeczytaliśmy jeszcze za bardzo informacji, bo zdupcyliśmy tutaj tak szybko, że nawet się Ashley nie mogła z nami podzielić informacjami zebranymi. Jak te wszystkie Wendigo zabić i powstrzymać. Dobra, to była chyba ścieżka, która mnie interesowała. Czy ja mogłem tutaj przyjść i pójść, nie biorąc tej strzelby? Byłaby to niezwykła strata. Teraz przynajmniej mam łogiń. Nie, ja stąd przyszedłem, co ja pierdolę? Wyszedłem tymi schodami, wlazłem tutaj, tam jest exit. Czy ja mam wrócić? Nie, na górę? Dokąd ja mam teraz iść? Autentycznie się pogubiłem, może po prostu wielkimi drzwiami po drugiej stronie. To jest jakaś opcja. Już nawet nie pamiętam, którędy tutaj poprzednio przyszedłem, z której strony tutaj się wtedy dostałem. Może stamtąd? Chyba stamtąd! Tam jest to główne wejście. Te drzwi... otwarte czy zamknięte? Nie widzę żadnej interakcji na nich. No ja jestem podupcony! W którą stronę ja mam teraz iść? Może faktycznie tym jednym, jedynym przejściem, które tam odkryłem. Bo wchodząc po tych schodach trafiam tylko na dziurę i dziura ta prowadzi mnie do strzelby. Strzelbę zdobyłem. Tutaj jest tylko i wyłącznie wyjście do tych grobów i chyba nic poza tym? Ja jestem jakiś grzmotnięty. Nie mam zielonego pojęcia, co teraz ze sobą zrobić. Może teraz dostanę opcję tutaj pójść jak gdzieś dalej? Albo druga opcja. Przychodzę tutaj... Nie, ty, moment. Czy ja mogę po tej kracie tutaj wspiąć się na lewo? To wygląda jak przejście potencjalne. Nie, jak bardzo zbejtowany się teraz czuję. Tutaj też nie. Dochodzę do samego końca, widzę te groby i nie mogę iść dalej. Nie mogę bezcześcić grobów. Ja autentycznie chyba normalnie muszę spauzować nagranie i zobaczyć, dokąd powinienem się udać. Bo jestem ewidentnie niewystarczająco alfa gamerem, żeby tutaj poczynić postęp. Dobra, jakby serio, pauza i poszukam przejścia. Oczywiście, że teraz zyskał... No tak, to tak, przecież. Ta kłódka była do przestrzelenia, tylko że rewolwer zostawiliśmy dziewczynom, a my musieliśmy zdobyć broń do przestrzelenia zamka. Okej, czyli nie dało się tutaj nie zdobyć tej broni. Jest Wilczek! Cześć, Wilku! Co tam u ciebie słychać? Jak tam żyćko? Tak, 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 jesteśmy kumplami. Ale coś czujesz, zaraz się coś popieprzonego może wydarzyć. Hej. Hej. Jest git? Miałem nadzieję, że cię znajdę. Nie bój się pochodni. Pochodni mogą się bać za to Wendigo, jeżeli je spotkamy. Dobra, staruszku. Idziesz ze mną. Okej! Okay. Dobra. Plan jest taki. Widziałem mapę tego miejsca, więc nie pobłądzimy. Oj, Mike, nie... Powinno nie byłbym taki pewien. Psychiatryk prosto do wyjścia z kopalni. Mhm. Myślisz, że damy radę? Hau, hau! Lepiej bym tego nie ujął.
Słuchaj, Wilczku, no, nie pamiętam już, jakie ci imię nadałem, więc pozostaniesz po prostu Wilczkiem. Za rzadko się pojawiasz, za rzadko mam okazję wymawiać twoje imię, żeby je zapamiętać. Przykro mi, jestem jak złota rybka. Więc pozostaniesz Wilczkiem, najprostsze imię, bazujące na cechach charakterystycznych, albo raczej po prostu twoim gatunku. Ale twój pan nie żyje. Został niestety oddzielony od swojej głowy i to w całkiem brutalny sposób. Co jest w ogóle bardzo smutne, bo chuj wie, jak wiele lat on tutaj dał radę przetrwać i przeżyć, cały czas będąc w okolicy tych stworów, ale jak tylko banda durnych nastolatków przyjechała tutaj dwa razy, jego spokój, życie się zakończyło. Dąbek Głąbek, to jego oficjalne imię. Ja nie wiem, czy tak powinieneś go do spokoju zachęcać, Mike. Jeżeli wilkor szczela... O, biebany! Czy on przez dziurę przeszedł, czy przez drzwi? Ja chyba się przez nie wcisnę, dziurę? Staruszku. A, no dobra, okej. Chyba to utknąłem. Tak. Przecisnął się przez dziurę. Mike nawet to skomentował. Tak więc niestety. Długa kariera gaziarza oficjalnie się po prostu zakończyła. Teraz się żyje. Aha, no tak. Dzięki. Może nie jest to, wiecie, obszar, w którym trzeba się odkazić na przykład, gdzie pryska was nie, bliżej niezidentyfikowanym płynem. Ale zamykamy jedną kratę i dopiero wtedy możemy otworzyć kolejną. Taki bufor wejściowy. Widzisz? Jednak się wcisnąłem. Czy ten wilk się ze mnie nie śmieje? Jak on ma czelność? No dobra, tutaj sanatorium połączone z psychiatrykiem. Jeżeli w tej chwili wchodzimy do psychiatryka, coś czuję, że to tam, trzymali wszystkich przemieniających się. Więc jakbym miał strzelać, to tak, kiedy już gra odkryła wszystkie karty, mieliśmy Josha psychopatę, nieznajomy okazał się być po prostu gaziarzem, to mamy jeszcze teraz kwestię Wendigo. Wendigo. Więc teraz już chyba może jesteśmy gotowi na odkrycie wszystkich informacji. Gdybyśmy tylko przyszli tutaj wcześniej. Raport medyczny. Sprawozdanie wstępne. Pacjenci zostali przyjęci do placówki medycznej 5 dni temu. W tym czasie przeprowadziliśmy wiele testów, zarówno fizjologicznych, jak i psychologicznych. Wyniki okazały się niesamowite, znacząco różne od dotychczas obserwowanych w medycynie. Zaobserwowane symptomy: bladość, przebarwienia, ciężki niedobór witaminy, dysfunkcje społeczne, okres readaptacji dłuższy od przeciętnego. Pacjenci nieobliczalni, stosują przemoc, 3 próby napaści, 1 próba podrapania. Objawy spodziewane, ale niezaobserwowane. Niedożywienie, szkorbut. Zajebiście się trzymają. Średni wskaźnik... Kuteleta odstaje od normy tylko o 3%, a przecież teoretycznie powinni już nie żyć. Odmrożeń? Brak, oczywiście. Na odwrocie, zespół wyczerpania rezerw słabości, roztrzeń kości piszczelowej. Przepraszam, czy na odwrocie będzie to narysowane? Nie. Zaobserwowano nietypowy wzrost siły. Jeden z pacjentów podniósł ciężar 330 kg. Umieścić pod ścisłą obserwacją. Zalecać zachować bezpieczną odległość. Zwiększenie liczby sanitariuszy na każdego pacjenta z 1 do 3. No tak, ewidentnie. Przyjęli tych ludzi tutaj i doskonale sobie timing wybrali, bo akurat zaczęli się ewidentnie jebańcy transformować. Nie! Drugi brat Wilczek leży tutaj rozcięty i zjedzony. Myślałem, że one gustują w ludzkim mięsie. A to skurwie. Come on. Mógł sobie odpuścić Wilczka. Chociaż to są też, wiecie, łowcy, predatory. Jesteś, panie. W co ja się, kurwa, wpakowałem? Słuchaj, jeżeli potrafisz, dasz radę napisać książkę na temat swoich przeżyć, gwarantuję ci bestseller. Nie wiem, czy słyszeliście, ale powstaje... serial Until Dawn. Znaczy nie, przepraszam, chyba film. Biorąc pod uwagę, że już ta gra jest praktycznie jak film, tylko że z wyborami, o wiele dłuższa i dokładniej pokazująca wszystko. Nie wiem, po chuj komu film, który będzie identyczny jak tona filmów wychodzących wiele lat temu, ale robią. I ma chyba wyjść w przyszłym roku. Jak zryci? Słuchaj, no Mike, jako inteligentna osoba powinieneś popatrzeć na to, co tutaj znajdziemy i sobie wykalkulować w głowie, jak silni mogą być. Co tu się działo? Wypuśćcie nas, umieramy z głodu, zamarzamy, zapłacicie za to, przestańcie na nas eksperymentować. To ja w końcu nie wiem, w którym momencie oni zaczęli się jakby przemieniać. To zamarzali w końcu, czy nie zamarzali? Czy oni ich tutaj trzymali? Nie no, nie mogli tutaj Wendigo zgarnąć, przecież nie daliby rady. Więc musieli tutaj być ludzie, co oni zaczęli się jeść wewnątrz? Wewnątrz tego szpitala? Czy jakoś inaczej się to poukładało? Jesus, nie wiedziałem, czy to kroki Wilczka, czy Wendigo, które tutaj skacze dookoła nas. Dobra, skrzydło B zatem. Shotgun cały czas w ogóle w ręce gotowy, Mike. Jestem dumny. Jesteś gotowy na wszystko jak seksmasterka.
Chociaż raczej jej ruchów nie będziemy próbowali na Wendigo replikować. Kto wie, może by im się spodobało. Chris się pytał, czy została w nich dawka człowieczeństwa. Może jeżeli Mike by zrzucił koszulkę, poprężył muskuły, to dałoby się jakoś przekonać do swoich racji. Ale wątpię. Wilczek poszedł w tamtą stronę. Czy on mi pokazuje jakieś poboczne rzeczy? No tam ewidentnie, mam wrażenie, jest coś niebezpiecznego. Czy ten korytarz mnie doprowadzi do informacji, czy do progresu? Tutaj jedne otwarte drzwi i najchętniej zebrałbym jeszcze trochę, wiecie, intelu na temat tego, co się tutaj dzieje. Kolejny pokój, a w środku kamera! Let's go! Działa jeszcze? Aha. Jeżeli tak, to jakim cudem? Jednak działa! Okej! Aha, pielęgniarka podchodzi do chłopa. Ledwo co widać na tym nagraniu. On po prostu tweakuje na wszystkie strony. Rozrywa więzy. Rozpina sobie te dolne. Ręka tylko mu została uwięziona. Nie. Transformacja właśnie po ścianie. To jest w ogóle niesamowite. Ja wiem, że rozciągnęły się im kości, skóra się napięła, zaczęli jeść ludzi. Ale jak w takiej sytuacji rodzi się w nich... Kurwy nędzy wyprawia. Rodzi się w nich umiejętność chodzenia po ścianach. Ja wiem, że mogą im rosnąć pazury i tak dalej, ale ściany są dość gładkie, o ile nie pracowali tym jak po prostu jakimiś czekanami podczas wspinaczki alpejskiej. To jak one z taką łatwością miałyby zapierdalać po ścianach? Nie wiem. Tutaj kolejny pokój z jakimiś tymi pierdółkami. No, pierdółki. Z informacjami i dowodami. Tutaj mamy całą tablicę w ogóle objawów, odmrożenia, ucięte palce, rany, głowy, spuchnięte nogi. Odmrożenia to jest bardzo nieprzyjemna rzecz. A tutaj też jeszcze szuflada z informacjami, mam nadzieję. Folder medyczny. A w środku Blackwood Sanatorium. Medical examination, okej, okay. Badanie lekarskie, postępująca hiperstoza szkieletu. Dzień czwarty, przebarwienia na skórka, spodziewane przy tak długim przebywaniu pod ziemią, poważne skrzywienie kręgosłupa w obszarze klatki piersiowej, kifoza pourazowa, dystrofia, zmętnienie rogówki, wszystko jasne, oczy mętnieją. W ogóle mamy zdjęcia tutaj cały czas pokazane, jak on się krok po kroku przemieniał. Dzień dziewiąty, no dobra, transformacja trochę trwa. Pogłębiona kifoza, łysienie, całkowita perforacja przegrody nosowej, dysplazja, wyostrzenie zębów. Dobra, piękniś, tutaj już jest kompletna transformacja. Kanclerza, to jakiś kurwa kosmos. Co za zapowiedź onkos z głównej książki żartów boomerów. Łysienie telogenowe, a nie bliznowaciejące. Długość kół w górnym łuku zębowym prawie 4 cm. Symptomy tożsame z obrzękiem rogówki, ale obecny visus 20/22. Ledwo co z tego rozumiem. Hiperkeratoza, przyrost warstwy rogowej na skórka plus 1,27 cm. To jest ta zbroja, o której mówił nam gaziarz. Dobra, mamy wszystko przebadane, ale to jeszcze nie jest koniec transformacji. Te Wendigo wyglądały na jeszcze bardziej popierdolone, więc to ewidentnie postępuje jeszcze mocniej. Okej. Okej. Mamy kolejnego przyjemniaczka zamkniętego w jakimś pomieszczeniu. To będzie otwarte? Ja wiem, czy tą amunicję powinienem marnować na otwieranie sobie drzwi. I wątpię, żebyśmy tutaj mieli znaleźć klucz do kolejki. Ale Mike to jest po prostu bardzo ciekawski koleżka. I wie, zapił się tutaj trzymając notatkę na kolanie. Dziękuję ci bardzo, truposzu. A to mięso już za stare, zbyt zgniłe, żeby sobie zjadły trochę tego Wendigo? Zaświadczenie. Oni tam na zewnątrz umierają. Słyszę ich krzyki i płacz. To piekło to jedyne, co po sobie zostawię. W ten sposób Bóg karze mnie za błędy. Nie zdołam odmienić swego losu. Śmierć już na mnie czeka. Jefferson Bragg. A przykro mi, panie Bragg, ale cóż, no to nie jest efekt jednej decyzji. Tylko obawiam się całego ich ciągu. Ale cóż, doigrałeś się. Masz co chciałeś. Jestem pewien, czy Bragg to był lekarz, który tutaj po prostu postawił się pobawić tymi górnikami, czy może ktoś z kopalnią bardziej związany. Ale jako, że jest w części psychiatrycznej tego szpitala, obstawiam lekarza. Ostatnio cisnęliście ze mnie bekę, że przeczytałem nazwisko, a 30 sekund później mówiłem, że ty coś tam kojarzę, coś mi to nazwisko mówi. No dobra, okej, nie zawsze tak bardzo mam włączony tryb zapamiętywania informacji. Nie powinno być to akurat dla was nic nowego, jak znacie mnie dostatecznie. Dobra, Wilczyku! O, bardzo jebie. Strasznie.
I chodzi mi i o zapach, i o to, co się tutaj wszędzie dookoła dzieje. Nic tu na ziemi chyba nie widzę. Wiecie, co jest najgorsze? Że ja tą kamerą tak topornie się steruję, topornie się nią kręci, więc ja wielokrotnie omijam rzeczy, ponieważ na nie nie patrzę, bo nawet jak mi coś zawibruje, to żeby to podnieść, wejść z tym w interakcję, zobaczyć w ogóle ten znaczek, muszę być odwrócony w konkretnym kierunku. A nie zawsze wybieram odpowiedni kierunek, kiedy sobie kręcę kamerą. Okej, główny dziedziniec. Aha! O kurwa. Nie no, nie będę strzelał do ruszającej się małej paczki, bez przesady. Co tam może się znajdować? Mysz? Szczur! Prawie trafi... O Boże! Bom! Odjebany! Ma jakieś te więzy na sobie, to jest pacjent! Dobra, bieganie, strzelanie, wilczek leci z nami. Skupienie. Jezus, ja pierdolę. Przed siebie w lewo? Chuj, przed siebie! Nie wiem. Wilczku, proszę przeżyj. Byłoby miło, byłoby fajnie. Zamknąć? No chyba zamknąć, chyba tak. Nie wiem, gdzie jest wilk. Mam nadzieję, że nie zablokowałem mu przejścia. Okej. Bum! Wypierdalaj ode mnie, strzał prosto w klatę. Zdecydowanie zero obrażeń. Ależ przerażające są te Wendigo. Ha! Nie pamiętam, jak wyglądały w oryginale, ale tutaj są super creepy. On za dobrze zna ten cały szpital. Zapierdala tutaj pewnie od dawna. A ja będę musiał jakoś go zdżukować. O, świetnie! Czy tam woda kapnęła na pochodnie? No dobra. Ogień już nie będzie naszą bronią. Przecież to niemożliwe, ja pierdolę. Co teraz? Nie chcę nic mówić, bo jakby boję się, że przegapię przez moje pierdolenie jakąś interakcję. A, dobra, schowałem się tutaj, ukryłem, tamten się wycofał. To gdzie teraz? O, do chuja. Kurwa. O! Idzie! O! Nie ruszaj się. Strzał! Okej. Okay. Udało się. Aha, przebiegniemy sobie obok? Aj! Odrzucam, kurwa, chłopa, jakby to była jakaś gierka w przesuwanie potworów. Dobra, szybko, mam to zasłonić? Tak, kurwa mać, zdecydowanie, kurwa mać. Szybko klikamy i robimy, spierdalamy. Ja tu nawet się nie poruszam w tej chwili, po prostu czekam na kolejne kliknięcia. Biegu, odsuń się! Kurwa! O! Tak, maczeta, dalej ją mamy, no tak! Okej. Okay. Zamykamy drzwi, ryglujemy, tak, w prawo, w prawo. Niektóre te, wiecie, rzeczy do kliknięcia są dość intuicyjne. Dobry piesek. Kiedy on przeładowuje tę strzelbę w ogóle, nie widziałem chyba ani razu. Ale piesek żyje. Spędzi mnie ucho. Nie wiem, kiedy mam strzelać, kiedy mam klikać, a kiedy mam się nie ruszać. I chuj. Może jednak? Zabraknie mi tlenu podczas tego nagrania. Butelka złapana. Siewasz. Kurwa. Kurwa. Wilczku, czy ty znasz zasady? Mam nadzieję, że tak. Ja pierdolę, kurwa. O! No dobra. Ale jestem spięty. Gdzie jesteś? Dobrze, że Wilczek tak przy nodze siedzi. Co to? He? Ale mi serducho wali. Tak się spinam, tak się stresuję. Wolę nie gadać za dużo teraz. Co? Sekwencja normalnie jak z Predatora. Tak, jest za kratą, oczywiście. BUM! Nigdy się nie skończy. Skończy to się co najwyżej amunicja, byku. Jakiś jebany koszmar. Okej. O, przejście przez sanatorium nie takie łatwe. O! O chuj, no tak, to są te klatki, w których gaziarz ich pozamykał. Wystarczy dla każdego! O chuj! Dobra, zdążyłem. BUM! Już nie powinienem aż tyle strzelać! Nie mam licznika amunicji.
Oho. Jak dobrze, że celownik się renderuje tym razem. Hugo. O! Bom! Do przodu, spokojnie. Co chwilę mnie atakują, skurwysyny. Co chwilę muszę ich unikać. Dobra. Piesek daje radę. O kurwa. Biegusiem. Jestem, spokojnie! Aha. Kurwa, szybciej, byku! Jaki kurwa szybki! Wilku, pomóż drzwi otworzyć! Wywalam beczkę. O! Dobra, wywalmy beczkę, ale nie wiem po co. Nie chcę... What the fuck? Strzelić w beczkę? Przecież to nas chyba rozpierdoli! Nie, ale tu jedną potoczymy prosto do nich i w beczunie. To może kurwa podziałać. Bum! Nie! O kurwa, już myślałem, że zabiłem samego siebie! Ale zabiłem Wendigo, ale uwolniłem też ducha, kurwa, jeżeli ten duch nas teraz opęta, to co wtedy? Nie, dobra, ryglujemy? Tak, ryglujemy, w prawo, przeżyłem. Okej, co dalej? Mamy chwilę spokoju? Kurwa, nie wiem, czy mamy chwilę spokoju, szczerze mówiąc, ja chyba potrzebuję jakiejś wewnętrznej, umysłowej chwili spokoju i ja pierdolę. Dobra, nie wiem, gdzie się podział Wilczek, ale chyba będzie jakoś w miarę stabilnie. Dokąd mam iść? Do wyjścia, do pierdolonego wyjścia. Nie wiem, ile mi do niego jeszcze zostało, ale wydaje mi się, że... No nie, to w żadnym stopniu nie jest wyjście, tak mi się przynajmniej wydaje. Jakieś tutaj już, wiecie, wiatry wieją, śnieg pada. Ale co jeszcze, że to nie koniec tej całej naszej podróży przez pieprzony psychiatryk. Dobra, Mike, będzie dobrze, będzie dobrze. Ale mi tętno podeszło po prostu do wysokiego i się cały czas bardzo stabilnie trzyma. Dokładnie takiego efektu oczekiwałem po tej sekwencji, naprawdę. Dobra, jesteśmy blisko wyjścia. Zaraz... Powinniśmy chyba opuścić całe to miejsce. Mam przynajmniej taką nadzieję. Czy ja tu będę zbierał teraz więcej informacji? Nie mam zielonego pojęcia. Tak, mamy totemy. Dobra. Moi drodzy, wiem, że jesteśmy w środku całkiem ekscytującej akcji, ale muszę sobie to po prostu dawkować i wam też. Ale wydaje mi się, że kolejny odcinek być może nawet zrobimy sobie dłuższy. Mike zdobył przyjaciela. Wilk poprowadził Mike'a przez sanatorium. Pięknie się to skończyło i pięknie to wygląda. Tak więc cóż... Ja już będę uciekał. Dzięki wielkie za oglądanie. Wybaczcie, że ucinam w takim miejscu. Ważne, żebym nie uciął w środku akcji, no bo to by było najgorsze, ale mamy teraz chwilę spokoju na totemy i dalej zwiedzanie, może na kolejne informacje. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeżeli się wam podobało, zostawcie lajka i widzimy się w kolejnym epizodzie. Czy będzie finałowy? No muszę zbadać, ile tej gry mi zostało i wtedy się okaże. Trzymajcie się. Bye, bye.